kierowca chyba śpieszył się na tamten świat. No, życia własnego to on z pewnością nie szanuje. Na odcinku około pół kilometra wyprzedził łącznie 6 pojazdów, łamiąc przy tym mnóstwo przepisów. Takich idiotów powinno się bezwzględnie eliminować z naszych dróg. Leciwe Audi, ale pod maską no, jest mocny silnik. Ale pod kopułą chyba nieco brakuje. Myślę, że sporo brakuje, bo wyprzedzać w takich warunkach o pomstę do nieba woła. Podwójna ciągła, powierzchnia wyłączona z ruchu. Widać, że ten kierowca lubi jeździć po kratce. Jeżdżenie po kratce może go sporo kosztować i dobrze, jeżeli skończy się tylko i wyłącznie mandatem. A teraz kierowca dużego Citroena, który wyprzedza na chama, licząc, że inni zjadą mu z drogi. Manewr zaczyna na wzniesieniu, widząc, że z przeciwka jadą pojazdy. Liczy na to, że ktoś zjedzie na bok, zjedzie na pobocze, a sam pcha się na czołówkę. W takich przypadkach wyprzedzanie jest niedozwolone. Tego typu chamstwo często kończy się tragedią. Za tak rażące łamanie przepisów ruchu drogowego ten kierowca powinien stracić prawo jazdy.